Przesadnie demonizowana alternatywa antysystemowa, czy też groźna skrajna prawica. Alians AfD i część europosłów Konfederacji, dwóch skrajnie prawicowych partii w Parlamencie Europejskim, wywołał ostre reakcje w Polsce, zdumienie nawet w obrębie Konfederacji i powszechną falę oburzenia. I słusznie, bo członkowie AfD słyną z wielu kontrowersyjnych wypowiedzi odnośnie niemieckiej nazistowskiej spuścizny i działalności, którą no, trudno uznać za zbieżną z polską racją stanu, mówiąc oględnie. Krytyka ruszyła więc lawiną, do której musiał odnieść się lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Jak twierdzi, nie ma tutaj jednej decyzji. Była to decyzja samodzielna posłów Nowej Nadziei Sławomira Mentzena i wszelkie uwagi czy krytykę proszę kierować do nich. Jak twierdzi Krzysztof Bosak, nie ma porozumienia z AfD, a do grupy w Parlamencie Europejskim dołączyło jedynie trzech eurodeputowanych: Ewa Zajączkowska-Hernik, dotychczasowa rzeczniczka Konfederacji, Marcin Cypniewski oraz Stanisław Tyszka, niegdyś prawa ręka Pawła Kukiza, a obecnie prawa ręka Sławomira Mentzena, który w nowym ugrupowaniu, które nosić będzie nazwę Europy Suwerennych Narodów, będzie piastował zaszczytną funkcję wiceprzewodniczącego. Tak więc Nowa Nadzieja dołącza do Europy Suwerennych Narodów i jak tłumaczy Sławomir Mentzen, była to decyzja pragmatyczna, a wybór polegał na realnej polityce. Albo posłowie niezrzeszeni, albo koalicja z Alternative für Deutschland. Sławomir Mentzen z tej decyzji tłumaczyć się nie zamierza. Już za chwilę wszystkie polskie media oraz większość polskich polityków rzuci się na Konfederację, a w szczególności na Nową Nadzieję, której jestem prezesem, za to, że sprzymierzyliśmy się z niemieckimi faszystami, którzy jednocześnie prowadzą politykę prorosyjską. I w związku z tym jestem wam winny wyjaśnienia, dlaczego podjęliśmy taką, a nie inną decyzję. Przede wszystkim nasze porozumienie dotyczy spraw europejskich, spraw dotyczących Unii Europejskiej, gdzie myślimy naprawdę podobnie. Zarówno oni, jak i my sprzeciwiamy się polityce klimatycznej, sprzeciwiamy się Zielonemu Ładowi, sprzeciwiamy się tej niekontrolowanej, nielegalnej imigracji, sprzeciwiamy się zmianom traktatów unijnych i zagrabianiu coraz większej tej kompetencji państw krajowych przez Unię Europejską. Tak jak Konfederacja stoi na straży polskiego interesu i chcemy, żeby Polacy mogli się rządzić w Polsce, żeby Unia Europejska się nie zajmowała tym, jak my mamy żyć, tak samo politycy AfD chcą, żeby Unia Europejska nie interesowała się tym, jak chcą żyć Niemcy. Tu mamy wspólne interesy, zresztą politycy AfD wielokrotnie wypowiadali się przeciwko ingerencji Unii Europejskiej w polską politykę, przeciwko szykanowaniu polskiego rządu przez Unię Europejską, bo oni myślą tak samo jak my, że każdy w swoim kraju powinien się rządzić tak, jak chce. Co zatem tak naprawdę powinno nas niepokoić w tym aliansie? A może faktycznie jest tak, jak tłumaczy Ewa Zajączkowska-Hernik, że obie partie, zarówno Konfederacja w Polsce, jak i AfD w Niemczech, są po prostu przedstawiane przesadnie i niesłusznie jako skrajne, nacjonalistyczne i antyeuropejskie, podczas gdy w rzeczywistości walczą z dobrym skutkiem o dobro swoich obywateli. No ale odmiennego zdania jest Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji, wybrana znakomitym wynikiem w Wielkopolsce, która nie zamierza łączyć sił z posłami AfD. Dlaczego? Ja sobie siebie nie wyobrażam w takiej frakcji z AfD, natomiast na ten moment wygląda na to, że te frakcje, do których nam było najbliżej, czyli Konfederacji, bo te negocjacje cały czas trwają, więc nie mogę zbyt wiele powiedzieć, natomiast nam jako Konfederacji najbliżej było do EKR-u, w którym jest EKR i ID. W EKR-ze, to jest Prawo i Sprawiedliwość. Tak, i Giorgia Meloni, tak, to jest ta frakcja i druga Tożsamość i Demokracja. W rozmowie z Beatą Lubecką w Radio Z Bryłka wspomina o Nord Stream 2. I trudno o lepszy przykład. Alternatywa dla Niemiec to partia po pierwsze prorosyjska i antyukraińska. Po drugie, flirtująca z niemiecką przeszłością, narodowo-socjalistyczną, żeby nie powiedzieć faszystowską wręcz. Alles für Deutschland, takie hasła słyszymy na wiecach. Max Krach bronił nie tak dawno nazistowskiej elitarnej jednostki SS, mówiąc, że nie wszyscy członkowie tej formacji byli przestępcami. Dopiero później AfD jest partią antyimigrancką czy też antysystemową. AfD ma w swoim programie wpisany punkt o współpracy z Rosją, w tym
powrót do wspomnianej przez Annę Bryłkę właśnie wspomnianego projektu Nord Stream 2. A jak wynika z tego programu Alternatywy dla Niemiec, polityka zagraniczna powinna być diametralnie różna od tej, którą obecnie prowadzi kanclerz Scholz. Powinna prowadzić do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Dla AfD, jak czytamy, odprężenie w relacjach z Rosją jest warunkiem koniecznym i wstępnym do trwałego pokoju w Europie. W interesie Niemiec jest włączenie Rosji do struktury bezpieczeństwa. A to już jawnie antypolskie postulaty, antypolskie, bo po prostu prorosyjskie. Czy o to właśnie chodzi Sławomirowi Mentzenowi, gdy mówi, że politykom AfD będą zdarzać się antypolskie wypowiedzi? Ktoś powie, że AfD składa się z polityków antypolskich. Tutaj akurat się za bardzo nie zgadzam. Było tam kilka odpałów, ale AfD dosyć sprawnie czyści swoje szeregi. Oczywiście, że zdarzać im się będą wypowiedzi antypolskie, tak jak mi będą się zdarzały wypowiedzi antyniemieckie, bo oni są Niemcami, a my jesteśmy Polakami i mamy tutaj sprzeczne ze sobą interesy. Łączy nas to, że mamy wspólny interes walki z obecną Unią Europejską. To nas jednoczy, a w sprawach krajowych mamy swoje własne podejście. AfD zrobiło się głośno pod kątem pytania o to, czy będzie dążyć do rewizji granicy z Polską. Rzeczniczka prasowa tej formacji, Alice Wiedel, rok temu zacytowała sondaż, z którego wynikało, że partia cieszy się największym poparciem w landach wschodnich. Zdecydowanie najsilniejsza siła, największa siła w środkowych Niemczech. Mitteldeutschland. Takiego dokładnie sformułowania użyła. A skoro wschodnie Niemcy to środkowe, to gdzie zaczyna się wschód Niemiec? Czyżby na terenach należących obecnie do Polski? To pytanie pozostaje otwarte, bo nikt nie rozwinął tego wątku, tłumacząc go szerzej, o co tak naprawdę chodziło politykom tej formacji. Nie ma wątpliwości, AfD reprezentuje wyborców o antyukraińskich i prorosyjskich poglądach. Być może zastanawiają się Państwo, dlaczego Olaf Scholz tak długo zwlekał z wysyłaniem Abramsów do Ukrainy. Dlaczego wstrzymuje się nadal z przekazywaniem walczącym Ukraińcom samolotów bojowych? Nie chce tego niemieckie społeczeństwo. Jak wynika z badań, aż 64% badanych respondentów nie chce gestów militarnych, które ich zdaniem mogłyby prowadzić do eskalacji konfliktu z Zachodem. W elektoracie AfD przeciwnych wsparciu militarnemu jest aż 90% badanych. Politycy AfD od początku konfliktu ukraińsko-rosyjskiego są bardzo aktywni w organizowaniu i wspieraniu demonstracji, czy też gestów i apeli przeciwko wysyłaniu pomocy do Ukrainy. Znajdują oczywiście poparcie wśród rosyjskojęzycznych wyborców tej partii. Pytany o alians z AfD Włodzimierz Skalik, poseł ziemi opolskiej i wiceprzewodniczący Konfederacji, twierdzi jednak, że nigdy nie spotkał się z przejawami wrogości wobec Polski, czy też działaniami idącymi wbrew polskim interesom. Znam przebieg różnych rozmów, różnych spotkań. Nie znalazłem nawet cienia tego typu nastawienia i wątpliwości. Może warto rozmawiać, a może nie warto, bo nie ma o czym. Politycy AfD od początku napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę prezentowali się jako obrońcy Moskwy. Występowali wielokrotnie w rosyjskich programach propagandowych. Jawili się tam jako krytycy obecnego rządu federalnego Niemiec i jego proukraińskiej polityki. Wielokrotnie uczestniczyli w przyjęciach w ambasadach Federacji Rosyjskiej, a nawet, uwaga, jeździli z objazdami po terytoriach okupowanych. O czym zatem chce rozmawiać Konfederacja w Parlamencie Europejskim? Z AfD właśnie. Współpracujemy z środowiskiem AfD od szeregu lat. Ta partia ma coraz więcej do powiedzenia w Niemczech i z całą pewnością są bardzo liczne podobieństwa w podejściu na przykład do kluczowych rzeczy, które my uważamy za istotne, czyli niepodległość państw narodowych w Unii Europejskiej, bądź też sprzeciwianie się polityce wyniszczającej gospodarkę państw narodowych czy Unii Europejskiej. Jeśli AfD będzie partią, która będzie miała rosnący wpływ, warto rozmawiać, a nie dystansować się, tak twierdzi Włodzimierz Skalik. No i pytanie rzeczywiście, czy to poparcie będzie dla Alternative für Deutschland rosło. Rosnące sondaże i słupki poparcia nieco zmalały tej wiosny, chociaż
W tych ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu AfD zanotowała bardzo dobry wynik, osiągając drugie miejsce, a w Landach Wschodnich nawet stając się numerem jeden. Nie na tyle jednak mocne poparcie, by wprowadzić wystarczającą ilość eurodeputowanych, by stworzyć własną frakcję. Dlatego właśnie w parlamencie potrzebowała szabel. Przypomnijmy, jak to się stało, że AfD w Parlamencie Europejskim jest osamotnione. W poprzedniej kadencji AfD należała do ugrupowania Tożsamość i Demokracja, które było współtworzone przez europejską prawicę, przez Matteo Salviniego, jego Ligę Północno-Włoską oraz Marine Le Pen, czyli Front Narodowy. Ale po cytowanych już przed chwilą słowach Maxa Kracha o nazistowskiej elitarnej jednostce SS, no, to porozumienie się nie utrzymało i AfD została z Tożsamości i Demokracji usunięta. Tak więc dziś otrzymuje wsparcie od kilkorga, a konkretnie od trzech deputowanych z ramienia Konfederacji, a za rok wybory do Bundestagu. Zobaczymy, jak poradzi sobie wówczas AfD i czy ten flirt, czy też długa rozmowa, przedłużająca się rozmowa na temat przyszłości Europy i także przyszłości wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej przyniesie jakieś efekty.